Hejka, znowu robimy custom, ale dlaczego on tu nie stoi tak jak zwykle? No więc miałam pewien kryzys, gdzie nie chciałam już robić filmików z customów, bo i tak prawie nikt tego nie ogląda i szkoda mojego czasu. A potem stwierdziłam, że i tak robię te customy, a ci, którzy to oglądają, bardzo sobie chwalą, więc postanowiłam nie rezygnować. Ale jak mówiłam, chciałam w ogóle nie nagrywać, tak więc materiały z tej parki mam tylko w postaci zdjęć. Ale stwierdziłam, że mimo wszystko chcę im poświęcić jakiś filmik, będzie on po prostu turbo krótki. Jeżeli chodzi o klacz, to model jest dokładnie taki sam jak ogier, którego już kiedyś malowałam, Narcyz, więc postanowiłam coś przerobić. Ma ona być taką typową, zmęczoną klaczą, a mimo wszystko z dynamiką, którą osiągam dzięki ogonowi, którym prawdopodobnie odgania gmuchy. Aby to uzyskać, obniżyłam jej położenie szyi. Uszy ma luźno opuszczone na boki, oczy bardziej przymknięte, nowy ogon, nową grzywę i dodatkowo zrobiłam z niej 100% klacz. Jeżeli chodzi o źrebaka, to nie chciałam go bardzo zmieniać. Miał być pełen życia i zadziorny, dlatego dodałam mu język. Dorzeźbiłam też brakujące męskie genitalia. Pomalowałam je, klacz na maść myszato srokatą, a źrebaka na czerwono-bułaną srokatą. Ale pomalowanie ich to nie jest koniec. Mają tworzyć dioramy i oto macie efekt końcowy.